co można zrobić na nowo? Na nowo można na przykład się zakochać. Albo można też napisać list do przyjaciela i w ten sposób odkryć na nowo przyjaźń. Można wybudować nowy dom, a na nowo też można coś odkryć. Zapraszam Ciebie do tego, abyśmy na nowo odkryli Szczecin. Dziewczyna spoglądała za oddalającą się żywo starszą kobietą i myślała smutnie, że nikt nie kocha jej prawdziwie i nie potrafi skutecznie pomóc. Te historie miłosne jeszcze połączone z kryminałem są niesamowite. Jak byłem piękny i młody, to lubiłem tu na Jasne Bonia przychodzić czytać książki, ewentualnie w Teatrze Letnim. A gdzie Ty lubisz czytać książki w Szczecinie? Jakie jest Twoje miejsce ulubione do spędzenia w taki sposób wolnego czasu? Odkryj na nowo Szczecin. Odkryj na nowo książkę. Nagroda Literacka Gryfia to jedyna nagroda literacka przyznawana jedynie autorkom. Dzięki Kurierowi Szczecińskiemu, no ale nie byłaby możliwa bez współpracy z Urzędem Miasta, ze Szczecińską Agencją Artystyczną. Jest przyznawana już po raz piąty. Zakorzeniła się w świecie literackim Polski. Do tej pory nagrodziliśmy wybitne pisarki, takie jak Magdalena Tuli, Zyta Oryszy, Małgorzata Reimer oraz Ewa Winnicka. To są pisarki szanowane, nagradzane, autorki naprawdę znakomitych książek. Pisarki, z którymi też można było spotkać się w Szczecinie podczas uroczystych finałów. W tym roku finałową piątkę poznamy 19 maja podczas warszawskich targów książki, a finalistkę ogłosimy pod koniec czerwca podczas finałowej gali w Szczecinie. Jest taka złota zasada, że żeby napisać jeden tekst, należy przeczytać przynajmniej trzy książki. No bo z pustego Salomon po prostu nie naleje. A tutaj w dniach 24-26 czerwca będzie prawdziwa kopalnia króla Salomona. Kopalnia mądrości. Ponieważ w tym miejscu na Jasnych Błoniach w tych dniach będzie plener literacki. Będzie ponad 50 wystawców, którzy pokażą swoje najnowsze nowości wydawnicze. Będą książki obyczajowe, będzie literatura piękna, będą książki historyczne, mówiące o Szczecinie. Dla dzieci, dla młodzieży będzie wszystko, czego potrzebujemy, aby być mądrymi ludźmi. Oprócz tego będzie scena, na której możemy spotkać się z artystami. Będą muzycy, będą artyści. Będzie można porozmawiać z autorami książek. Nie może Ciebie tutaj zabraknąć. Zapraszam Ciebie tutaj na Jasne Bonia, gdzie będzie największa, najpiękniejsza biblioteka i czytelnia na świeżym powietrzu. Kids love design. Dzieci, miłość i design. Czy można połączyć te trzy tematy? Okazuje się, że można i można tutaj w Szczecinie. Sposób i odkrycie, jak to zrobić, dokonała Fundacja Atmosferę wraz z panią Beatą Kuracińską. W 2012 roku po raz pierwszy w naszym mieście zorganizowały festiwal dotyczący właśnie designu. Ba, powiem więcej, to był pierwszy festiwal designerski dla dzieci i to w Polsce. Kids Love Design jest projektem skierowanym do dzieci, który ma na celu edukować i podnosić świadomość dzieci w obszarach designu. Podczas tegorocznej edycji dotykamy tematu zmysłów. W jaki sposób zmysły są pokazywane poprzez sztukę? Jest to zupełnie inna edycja od pozostałych, gdyż dotyczy miękkiego obszaru designu. Natomiast poprzednie edycje dotykały historii designu polskiego i światowego. Podczas festiwalu będziemy mogli obejrzeć trzy wystawy. Pierwszą główną wystawę z tytułem Projekt Człowiek, Sztuka i Design ma sens. Druga wystawa będzie dotyczyła projektu artystyczno-społecznego Common Room, gdzie partnerem naszym w projekcie jest partner z Indii. Oraz trzecia wystawa retrospektywna, która będzie ukazywała nasze działania podczas poprzednich lat. Będą odbywały się warsztaty, w których będą brały udział dzieci do 12 roku życia. Będziemy spotykali się w 5 miejscach w Szczecinie. Zaczniemy swoją wędrówkę designerską grę od Deptaku Bogusława poprzez Plac Grunwaldzki, Jasne Błonia, Aleję Kwiatową, a także samą trafostację. W tym roku mamy już 5. edycję. I co będziemy robić? Czym się będziemy zajmować? Będziemy dotykać, będziemy wąchać, będziemy słuchać, patrzeć i smakować, ponieważ tematem tegorocznego festiwalu są zmysły. Co więcej, nie będziemy tego robić tylko tutaj w Szczecinie, w wielu miejscach naszego miasta, ale będziemy się łączyć z Indiami i z Islandią.
nie może ciebie zabraknąć na tym wydarzeniu. Powiem wam szczerze, mam córkę, która ma 10 lat i dla mnie i dla niej jest to wydarzenie, na które bardzo gorąco czekamy każdego roku. Zapraszam ciebie na nowo i odkryj zmysły w swoim życiu. Również na nowo. Ogród Różany. Najpiękniejsze miejsce w Szczecinie. Tutaj rosną tysiące róż. One już niedługo zakwitną ferią barw, będzie tu przekolorowo i będą cudowne zapachy. Oprócz tego, że tutaj będzie tak pięknie wizualnie, będzie też ciekawie artystycznie, ponieważ od 4 czerwca do 28 sierpnia właśnie tutaj odbędzie się 9. edycja Różanego Ogrodu Sztuki. Zapraszam was do tego, abyśmy tutaj każdy weekend spędzili razem, słuchając muzyki, czytając książki, biorąc udział w wydarzeniu. Już niedługo powstanie scena, na której będą występować artyści. Będą kameralne koncerty uczniów szkół muzycznych z naszego miasta. Oprócz tego będą wieczorne koncerty chociażby kapeli Czerniakowskiej. Będą koncerty jazzowe. Będą koncerty Baltic Neopolis Orchestra. Tyle z muzyki. Ale będą też warsztaty dla dzieci. Każdego roku w okresie tym wakacyjnym w ramach właśnie Różanego Ogrodu Sztuki przygotowaliśmy dla dzieci wiele atrakcji. Będą warsztaty ceramiczne, artystyczne, malarskie, myślę, że też piosenkarskie. Każdą sobotę między 11 a 14. To nie wszystko. Zapraszam was do tego, abyśmy odkryli na nowo tę Różankę. Odkryj Szczecin na nowo. Zapraszam was do tego, abyśmy poszli teraz w inne miejsce, a tam będzie już mi potrzebny leżak. A kiedy posłuchamy już muzyki, artystów różnego rodzaju, dzieci, uczniów szkół naszych, szkół muzycznych, kapeli Czerniakowskiej, wtedy będziemy mogli sobie spokojnie usiąść i odpocząć. Ponieważ tutaj, w tym miejscu, będzie Różankowa czytelnia. Jak każdego roku będą książki, będą leżaki. Powiem wam w tajemnicy, że przygotowaliśmy całkiem nowe leżaki. Takie drewniane, fajne, bujające się. Ten też nie jest zły, ale tamte są wypasione, są ekstra. Więc będzie można poczytać, spokojnie odpocząć. Nawet jeżeli będziesz z pociechą, to dziecko będzie mogło brać udział w warsztatach. Tym będziesz mógł się delektować. Może i słońce, może troszeczkę się poopalasz i przede wszystkim poczytać. Zapraszamy do Różankowej czytelni. Na pewno będą ciekawe książki, bo przypomnę, że już niedługo też odbędzie się Odkryję nową książkę, czyli plener literacki. Ale kiedy już odpoczniemy, poczytamy, posłuchamy muzyki, to jeszcze jest jedna atrakcja. Mianowicie też w tym miejscu będzie Różankowa potańcówka. Będą deski i będzie muzyka i będzie dyskoteka, będzie zabawa. Będą DJ-e, będą prowadzący tańce. Generalnie każda ostatnia sobota, największa potańcówka plenerowa w naszym mieście odbędzie się właśnie tutaj. Szczegóły na stronie Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Szukajcie tam. Odkryjcie na nowo tę Różankę. Odkryjcie Szczecin na nowo. Serdecznie zapraszam. Może w Szczecinie to na pewno impreza, której tak naprawdę nikomu tutaj z naszych mieszkańców nie trzeba tłumaczyć, ale pokusimy się po raz kolejny już raz, o zaproszenie naszych mieszkańców właśnie na to wydarzenie. Od 10 do 12 czerwca już nawet nie tylko przy wałach Chrobrego, ale na terenach, które graniczą bezpośrednio z naszą rzeką, z Odrą, odbędzie się mnóstwo atrakcji i wydarzeń, na które już teraz serdecznie możemy zaprosić mieszkańców. Chcemy przybliżyć ten charakter morski Szczecina po raz kolejny i zrobić z tej imprezy poniekąd zapowiedź przyszłorocznego finału Wielkich Regat, które już za rok, ale co na dnie morza? Na dnie morza oczywiście mnóstwo ciekawych jednostek, które będzie można zwiedzić, będzie można porozmawiać z załogami, będzie można zobaczyć, jak wygląda życie załóg morskich od kuchni. Oprócz tego także rejsy dla mieszkańców. Już teraz jesteśmy w stanie powiedzieć i oczywiście zaprosić wszystkich nad wodę, nad Odrę, na Wały Chrobrego, na Łasztownię, na Nową Marinę, na Port Jachtowy, na Wyspie Grodzkiej, bo wszędzie, w każdym z tych miejsc będzie bardzo dużo się działo i z każdego z tych miejsc będzie odpowiedni widok na Odrę, tak żeby można było zobaczyć to, co na wodzie. Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Ale nie wyszło, bo nie zostałem ani marynarzem, ani nie zostałem też śpiewakiem, tym bardziej nie zostałem gitarzystą.
Co nie zmienia faktu, że tutaj w dniach 10, 11, 12 czerwca można przeżyć morską żeglarską przygodę w Szczecinie. Ponieważ tutaj na Łasztowni, na Wałach Chrobrego odbędą się Dni Morza Sail Szczecin. Będą żaglówki, będą duże żaglowce, będzie można popływać, ale będzie też dużo wydarzeń artystycznych, które będą mówiły o życiu żeglarzy. Będzie scena szantowa, będzie scena główna, na której wystąpią znakomici polscy i nie tylko artyści, zdecydowanie lepiej śpiewający niż ja, to Wam już gwarantuję na bank, dlatego serdecznie zapraszam. Będzie strefa dziecięca na placu Mickiewicza, tam szereg atrakcji dla nich przygotowano, będą warsztaty, będzie nauka wiązania węzłów i wiele, wiele innych rzeczy związanych oczywiście z żeglarstwem. Nie może Was tutaj zabraknąć. Odkryjmy na nowo Szczecin, odkryjmy na nowo Łasztownię. Zapraszam Was do Szczecina nad morze, bo Szczecin leży, wiadomo, nad morzem. A ja sobie pośpiewam. Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać.